Podróż z klimatem i z pasją rozpoczynamy w malowniczej Dolinie Baryczy, gdzie swoje kiszonkowe królestwo, warzywne gospodarstwo rolne prowadzi wraz z mężem, bratem Michałem i jego żoną Ludmiłą Emilia Schneider. Teraz nie wyobraża sobie innego życia jak na wsi, ale nie zawsze tak było, ale o tym za chwilę. Odwiedzamy klimatyczną stodołę przy gospodarstwie, gdzie Emilia wraz z Ludmiłą tworzą swoisty kiszonkowy skansen rodziny Schneiderów, którzy kiszeniem warzyw zajmują się od pokoleń, już ponad 60 lat. Kiszonek i serca do rolniczej pracy jest tu naprawdę sporo. Piękny kolor. Popatrzymy sobie. On ma taką głębię, mocny właśnie kolor, jest taki esencjonalny. Tak się śmiejemy, że toasty wznoszone kiszonym buraczkiem są autentycznie na zdrowie. No, dokładnie. A to jakie piękne. Ten czosnek jak zupełnie inaczej wyglądał kiszony, nie? A to są różne warianty buraczkowe. Kapusta kiszona biała z buraczkiem, kapusta kiszona. Cała nasza kiszonkowa rodzina, tutaj dziadek z babcią, dziadek Stefan i babcia Zosia. To jest mój tata i wujek, synowie, którzy potem kontynuowali. Tymczasem przenosimy się do tuneli foliowych, gdzie praca z jednej strony idzie pełną parą, a z drugiej w rytmie slow. W naszym gospodarstwie kisimy warzywa, ale my je przede wszystkim uprawiamy i można powiedzieć, że taką kapustę kiszoną znamy od ziarenka. Zobacz, tutaj są tysiące ziarenek kapusty, które właśnie wyrosły w takie motylki, jak to Ludmiła określiła właśnie. Dopiero co z każdego jednego ziarenka wyrośnie wielka główka kapusty. Niesamowite tak obserwować. Powiem szczerze, że na tym etapie kapusty nigdy nie widziałam. Nie, naprawdę, to jest dla nas to jest taki cud co roku, bo ziarenko jest wielkości maku, a potem jesteś na polu i widzisz 3, 5, 6 kilogramową głowę kapusty. Jak to jest możliwe? Jak to się stało? Tak, no to jest taki cud natury. Więc no, ja uwielbiam, w ogóle uwielbiam przebywać w tunelu, gdzie jest taki mikroklimat, tak, czuć taki zapach parującej ziemi. Wiosenne warzywne królestwo w tunelu foliowym. Tu właśnie widzę rzodkiewki. Mhm. I akurat przyjechałaś na ostatni dzień zbiorów pierwszych rzodkiewek, więc chodź, może razem pozrywamy rzodkiewki, które dzisiaj będziemy kisić. Uwielbiam kiszone rzodkiewki. Nigdy sama nie kisiłam. No to dzisiaj będzie okazja, tym bardziej, że to jest bardzo proste. Myślę, że coraz więcej osób teraz chce w ogóle nauczyć się, jak się kisi warzywa, prawda? Tak, i bardzo mnie to cieszy. Bardzo mnie cieszy, że jest moda na jedzenie kiszonych warzyw. Po pierwsze jest to bardzo zdrowe, no a po drugie właśnie mamy ręce pełne roboty dzięki temu. Czy mam wyrywać wszystkie rzodkiewki, czy, bo widzę, takie malutkie są niektóre. Tak, te malutkie sobie schrupiemy. Wyrywamy wszystkie, dlatego że już jutro będziemy w tym tunelu sadzić pomidorki. Tutaj obok już czekają rozsady pomidorów. Ale mamy piękne bukiety. Tak, nawet pamiętasz, była taka piosenka, kupię ci pęczek, rzodkiewek. Tak, gawędy. Dokładnie, zamiast bukietu kwiatów. Tak? No i mamy. Piękne. Zebrane rzodkiewki teraz trzeba obrać. Ale tutaj jest... Sielsko. Manufaktura, sielsko. Sielska manufaktura pod drzewkiem. Tak, tak. Chcemy celebrować ten słoneczny dzień. Od zawsze wiedziałaś, że będziesz rolniczką, że zajmiesz się warzywami, tak jak twoja rodzina? Było to tak, że oczywiście urodziłam się w gospodarstwie rolnym i no niejako nie miałam wyboru. Jako dziecko podobało mi się bardzo to, że mam kontakt z naturą, że jest ta przyroda dookoła. To wszystko zresztą traktowałam jako taką rzecz naturalną, którą każdy ma. Natomiast bardzo mi się nie podobały wakacje, które polegały głównie na pracach polowych. Akurat sezon ogórkowy zaczynał się z rozdaniem świadectw szkolnych. No i buntowałam się przeciwko temu. Jako nastolatka stwierdziłam, że zrobię wszystko, żeby doczekać do dorosłości i wyprowadzić się do miasta i żyć w swoim trybem. W ogóle absolutnie nie miało to mieć nic wspólnego z warzywami, z polem, ze zbiorami. Zawsze mi opowiadałeś, że tata przekazywał ci taką miłość do ziemi i ten niedzielny spacer po polach, jak tak, rośnie. Tak, no to jest właśnie, to jest w ogóle niesamowite, że teraz ja to robię z moimi dziećmi. Mamo! I sobie wtedy przypominam mnie, jak się bardzo dobrze uczyłam, chcąc właśnie zrealizować mój plan
zmiany zawodu. I tata mnie zabrał na pole i mówi: Emilka, nie przejmuj się tymi ocenami, nie przejmuj się tą maturą. W ogóle nie musisz tej matury zdać. Patrz, ile ogórków. Zawsze będziesz miała co robić. No, a ciebie to mobilizowało, żeby jeszcze bardziej się uczyć? Oczywiście, że tak. Zdałam najlepiej, jak umiałam. Dostałam się na dwie najbardziej wtedy oblegane uczelnie we Wrocławiu. Wybrałam Akademię Ekonomiczną, Finanse. Dostałam pracę w bardzo prestiżowej firmie audytorskiej w Warszawie. Przeprowadziłam się tam. No i po roku, dwóch odkryłam, że brakuje mi niebieskiego nieba, zieleni, brakuje mi drzewa, które stoi i ja na nie patrzę, bo z mojego okna jeździły cały czas tramwaje i ja właściwie nie miałam spokojnego obrazu przed oczami, tylko cały czas ruch, pęd. Miałam to szczęście, że poznałam w pracy mojego męża, który okazało się, że też pochodzi z gospodarstwa rolnego, tylko sadowniczego z Lubelszczyzny. To jest też takie niesamowite, że do firmy, która miała przeolbrzymie wymagania i naprawdę trzeba było przejść ogromne sito, dużo zdać testów i rozmów, z ósemki wybrańców, a 2000 kandydatów wtedy było, w tej ósemce wow. Znalazła się dwójka dzieci rolników. To musiało być przeznaczenie losu. Tak, tak, ja tak to uważam. Po to tam poszłam. Trochę mi zajęło, żeby przekonać mojego męża, że wyprowadzamy się do Wrocławia, na Dolny Śląsk, blisko. 8 lat mieszkałam w Warszawie, tam się urodziły nasze dzieci. I mieliśmy przy wielkim centrum handlowym, w samym centrum Warszawy, ogródek działkowy, na którym co roku siałam ogórki. Bo ci ich brakowało. Tak. I rosło ich tak dużo, że zawoziliśmy je co sobotę do pobliskiego zoo dla świnek morskich, bo nie byliśmy w stanie sami przerobić. No i olśniło nas w pewnym momencie, że jeśli my się już rolniczo w centrum Warszawy urządzamy, to jednak to chyba nie jest dla nas. Stwierdziliśmy, że nie, no czas zwolnić. Czas zwolnić i się przeprowadzić. Wtedy jeszcze nie było pomysłu, że wracamy do gospodarstwa i tutaj będziemy kisić razem z moimi rodzicami, z bratem. Tylko po prostu przenosimy się do Wrocławia, Jarek zmieni pracę na spokojniejszą. A ja zajmuję się dziećmi, no bo wtedy mieliśmy 4-latkę, 2-latkę i noworodka. O! Jestem noworodkiem na ręku, przeprowadziliśmy się do Wrocławia. I wrzucamy. Do kąpieli! Ale nastąpił taki moment kulminacyjny, kiedy zdecydowałaś o tym, że jednak trzeba wracać na wieś. Tak, tak. To właśnie był taki pierwszy znak, to ten warzywniak, do którego poszłam kupić warzywa dla dzieci, żeby ugotować coś na obiad. No i ja już wtedy byłam taką świadomą, zdrowego żywienia mamą, która dopytywała się o wszystko w warzywniaku. Okazało się, że ten warzywniak koło mnie był fantastycznie wyposażony, a pan bardzo miły i zaczął mi opowiadać właśnie, że tak, że on ma niesiarkowaną żurawinę, że ma soczewicę na wagę. I patrzę, że ma kapustę kiszoną, taką w woreczkach plastikowych, takich hermetycznie zapakowanych. No i powiedziałam do tego pana, że jak pan tak tutaj dba i widzę, że ma pan takie fantastyczne tu rzeczy, to ja mogę panu polecić taką jedną kapustę, która jest przepyszna, bo ta w woreczku to tak nie pasuje do tego całego tutaj asortymentu. No a pan do mnie z kowbojskim zacięciem mówi, że ja zapraszam panią tutaj za ladę. Ja mam beczkę kapusty, musi pani jej spróbować. Mój warzywniak stoi na tej kapuście. Gdyby nie ta kapusta, to właściwie ja bym nie miał co sprzedawać, bo ludzie przychodzą najpierw po kapustę, a to wszystko dookoła kupują przy okazji. Proszę pani, ja przed świętami sprzedaję tonę tygodniowo tej kapusty. Od 15 lat jest słynne z tej kapusty. Ja podejmuję wyzwanie, próbuję, a pan powiedział, jak pani spróbuje, zapomni pani o tamtej, co pani mi chciała polecić. No i wyobraź sobie, że ja dosłownie właśnie przyjeżdżam z Warszawy. Idę do warzywniaka we Wrocławiu, gdzie zamieszkałam. Próbuję kapustę tą z warzywniaka i ja mówię do pana, ma pan moją kapustę. Rozpoznałaś. Ja na końcu świata bym rozpoznała ten smak. Aż mam dreszcz. No, będzie, że ja też, bo to było tak coś niesamowitego. W ogóle świat się zatrzymał, my na siebie patrzymy. Ja mówię, to jest ta, którą chciałam panu polecić. No i od razu sobie przemyślałam, przypomniałam te wszystkie pochwały, które powiedział.
wcześniej o tej swojej kapuście. Ja mówię, kupuje pan od pana Iksińskiego. A on mówi, tak, jesteś jego córką? A ja mówię, nie, to nasz dystrybutor. Od lat tą naszą kapustą handluje. Nie, ale on mówił, że on sam kisi. No i wtedy obudziła się we mnie taka duma, taka sznajderka kiszonkowa, takie jak to? Przecież to nasze. Przecież to nasze. Ale on mi pokazuje etykietę, tam nie ma słowa o nas. No i dzwonię do taty, dzwonię do brata i mówię, czy wy wiecie, że ta kapusta jest super, że warzywniaki ją kochają, że ludzie ją uwielbiają. My głównie słyszymy, czy da się taniej. No właśnie, więc może zrobimy jakieś logo, etykiety, stronę internetową. No i tak się zaczęło. Dobrze zrobiłam, zostawiając Warszawę za sobą i świat finansów, i tabelki w Excelu. Oczywiście, że to mi się teraz bardzo przydaje, ale robię to na moich warunkach, w moim rytmie. Robimy to razem. Spadłam po prostu. Przyjechałam do pracy. Miałam urlop w pracy, bo kiedyś wykonywałam zawód cukiernika, nie na Ukrainie. I tak przyjechałam, młody gospodarz, sobie spodobał, kliknął tym okiem. I ja powiedział, że się nadajesz na żonę, bo umiesz zbierać ogórki na samolocie. A okazuje się, że nie tylko potrafię zbierać ogórki, jeszcze marchewki, kapusty i tak dalej, i tak dalej. Czyli też romantyczne. Tak, romantyczne zrządzenie losu. Tak, to takie romantyczne, że musiałam w końcu wrócić wrzesień, grupa dzieci czeka na mnie. Pojechałam do pracy i 4-3 razy dzwonki wieczorem. Już byłaś dyrektora, już pisałaś na zwolnienie. A bo byłaś nauczycielką. Tak, tak. W kierniku młodych. Mhm. No i tak to się stało, że pan Michał Schneider odpalił swojego Pythona. Przyjechał z rana, niedziela, wszyscy idą do cerkwi, jak to u nas, nie? A czarny Pejton stoi pod bramą. No tu było wielkie zdziwienie i mamy, i wszystkich, i moje też. Wbił nawigację i sobie przyjechał. Miłość go przywiodła. Tak, ale ze sobą na pustony przyjechał. Przywiózł z pola ziemniaki, 3 ziemniaki w kształcie serca. O ja! To była miłość. Nie wiedziałam. To normalnie. Teściowa podziwiała takie ziemniaki, nigdy takich nie widziała. Z tego wszystkiego wzięła i ugotowała barszcz z tych ziemniaków. No to cudowna historia. Wiedziałaś o tych ziemniakach w kształcie serca? Nie wiedziałam. Stałam się Schneider. Dobra dziewczyny, to teraz zakisimy pierwszą beczkę, wrzucamy rzutkiewki do kąpieli i umyjemy. No zobacz, podamy ręce i myjemy rzutkiewki. Spa rzutkiewkowe. Tak, dokładnie tak. Ale orzeźwiająca woda. Mm-hmm. Trochę grabieją paluszki. To prawda. No kąpcie się małe, kąpcie. Fajnie wyglądają z tymi ogonkami. O. A dlaczego właśnie zostawiacie takie ogonki? Bo potem ze słoiczka świetnie się je wyciąga właśnie za ogonki i zajada. Patrz, nigdy o tym nie pomyślałam. No, naprawdę. A kiedy one są już umyte, będziemy je wyławiać takim sitkiem. To mam odsączone, umyte. Trzeba obowiązkowo pozbierać, bo potem gniją. Tak. Czyli jak dużo liście, to wtedy wybieramy. Takie, o, tu widzę jakiegoś. Tak, wybieramy wszystkie zielone listki, żeby nam te listki nie pływające to niestety pewnie moja robota. To jest sama natura i wrzucamy do beczki. Tymczasem, choć rzodkiewki jeszcze nie ukiszone, Marysia zaczęła już rozkoszować się ich smakiem. To 4 razy będą. Będą takie 4 wiaderka. Ładnie rozmieszamy tę solankę. Rzodkiewki już w beczkach. Teraz przyszedł czas na czosnek. Najważniejsze to jest, żeby ten czosnek przekroić w poprzek, żeby od razu uwolnić olejki eteryczne. Jak pachnie.
Bardzo, no. Bardzo. Ach, kiełbasa od razu. I zalewamy. I zalewamy. Mhm. Zalewamy solanką. Tak, tutaj jest sól kamienna z mikroelementami. Ten koper dociska nam rzutkiewki. Rzutkiewki nam nie wypłyną na wierzch, bo będą tym koprem przyciśnięte. I to zakręcamy. I teraz 2 tygodnie będzie sobie kisło i gotowe. Gotowe. Mniam. Nie bez żalu opuszczamy to miejsce pełne miłości i pasji.